Witam Was drodzy słuchacze w podcaście Historia dla dorosłych. Będzie to dziesiąty odcinek, który poświęcimy historii Ukrainy i będę, tak jak może w niektórych poprzednich odcinkach, rozmawiać ponownie z Darkiem Tokarskim. Witaj Darku. Witam Piotrze, witam wszystkich słuchacze. Myślę, że dla nikogo nie będzie to zagadką, że my ten odcinek w pewnym sensie robimy w takiej polemice z tym, co Władimir Putin powiedział o Ukrainie, o jej historii, że to jest tysiącletnia historia Rosji, Ukrainy, które niby miały być razem, więc może właśnie w polemice do tego będziemy mówić o historii Ukrainy, jak to naprawdę było z nią i Przejdziemy, zaczniemy od tych może najstarszych czasów, a potem przejdziemy właśnie do tych czasów takich współczesnych. I ja muszę Ci powiedzieć, że kiedy ja byłem jeszcze w szkole, uczyliśmy się języka rosyjskiego, i w tamtych czasach, wiesz, nikt nie lubił z nas rosyjskiego i nazywaliśmy go ruskim. I pamiętam, moja nauczycielka od rosyjskiego zawsze nam mówiła, że nie możemy mówić na język rosyjski, ruski, bo język ruski to był inny, inny język. Wtedy tego nie rozumiałem. Teraz, właśnie, w zasadzie, czytając historię, właśnie Ukrainy, tej najwcześniejszej, rozumiem, że ruś, gdzie się mówiło właśnie w języku ruskim, to jest coś zupełnie innego niż Rosja, gdzie się dzisiaj mówi w języku rosyjskim. Ty też tak się uczyłeś rosyjskiego w szkole e, jeszcze? Tak, też uczyłem się rosyjskiego. Ja nawet e, powiem ci, że ja maturę zdawałem z języka rosyjskiego, więc do klasy maturalnej ja język rosyjski miałem. Także e, jeśli chodzi o, o ten język, to, um, to nawet powiem ci, że coś jeszcze rozumiem. E, mhm. nat natomiast to jest prawda, co mówisz. I, i nawet powiem ci, Piotrze, ostatnio uśmiechnąłem się też pod nosem, bo... Ty gdzieś w mediach społecznościowych dodałeś to zdjęcie ze sklepu z tymi pierogami ruskimi, nie wiem, czy pamiętasz, mhm, tak, prawda? Tak. I to jest takie też dość mylące właśnie, bo tak naprawdę te pierogi rzeczywiście to są, to jest tradycyjne danie ukraińskie, to nie jest danie rosyjskie i to jest prawda. Tylko że właśnie właśnie niejako my, czy ludzie, którzy zmieniają to, też troszeczkę tak jakby grają pod to, co gra Putin. Właśnie, właśnie, właśnie tutaj jest ten problem, który, który należy mhm. od razu rozwiązać. Tak, rozróżnić. bo pierogi ruskie są. Bo pierogi rzeczywiście są ruskie. I właśnie mhm. o to chodzi, że my nie możemy rozdzielać ukraińskiego od ruskiego, bo Putin właśnie tak jakby tego chciał, żeby to rozdzielić. Mhm. tak? Bo on sobie zabiera tą spuściznę całą Rusi jako plotoplastę powiedzmy Rosji. Do tego jest jeszcze naród białoruski i ukraiński, bo on tak ten trójnaród widzi, prawda? Natomiast my musimy pamiętać o tym, że to, co ruskie, nie jest rosyjskie. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. To, co właśnie powiedziałeś, język ruski to nie jest język rosyjski. Pierogi ruskie to nie są pierogi rosyjskie. To są pierogi, hmm. które powstały na tradycji, powiedzmy bardziej, Rusi kioski, Ale wiesz, co? Tak? powiem ci, tego sobie nie skojarzyłem. Rzeczywiście, kiedy ty teraz tak mówisz, to rzeczywiście to są pierogi ruskie. Ja może wyjaśnię słuchaczom, nie wiem, czy wy widzieliście to, jest taki mem, gdzie ludzie. Znaczy, to się zdarza chyba w wielu sklepach. U mnie w polskim sklepie, tak na przykład było, że nie sprzedaje się teraz pierogów ruskich, żeby zaprotestować przeciwko temu, co robi Putin, tylko zmieniono nazwę na pierogi ukraińskie. Ale rzeczywiście, ukraińskie i ruskie to w pewnym sensie jest to. Samo, bo przecież księstwo ruskie, księstwo kijowskie to było księstwo ruskie. Dokładnie, dlatego to jest bardzo ważne, żeby o mhm. tym pamiętać. Tak, nie skojarzyłem tego rzeczywiście. Bo, bo, ta, bo ta historia Ukrainy nie jest prosta, ta historia mhm. Ukrainy nie jest zero-jedynkowa i to jest trudny temat, i to jest skrzetnie bardzo wykorzystywane przez aparat państwowy Federacji Rosyjskiej. I to trzeba jasno powiedzieć, że to się nie dzieje od aneksji Krymu. To jest już skrzetnie przygotowane dużo wcześniej. To może, może tak, nadam Państwu z mojego punktu widzenia kontest do tej naszej rozmowy. Bo trzeba pamiętać o tym, kto w Rosji odpowiada za narrację historyczną. Oczywiście jest to Putin, który historykiem nie jest, ale przy mhm. każdych teraz wystąpieniach. Ciągle jest mówione, że Putin siedzi w archiwach, że są nowe informacje, że, że się zajmuje historią. Te wszystkie jego przecież orędzia do narodu. Wszystko jest, o, wszystko jest o takim bardzo dużym natężeniu historycznym. Szef Wojskowego Biura Towarzystwa Historycznego to jest Miedyński, który jest. Proszę Państwa, historykiem, który został oskarżony o plagiat. Jest pochodzenia ukraińskiego i on jest bodajże też byłym ministrem kultury Rosji i on tym kieruje. Ważną postacią w tej narracji jest Nikonow, to jest wnuk Mołotowa który też ciągle wypowiada, wypowiada się w tej, w tej kwestii ukraińskiej czy w innych tych narodów około rosyjskich bardzo. No i Naryszkin, który jest szefem. A agencji wywiadu, to jest służba wywiadu zagranicznego i on o to właśnie też jest przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Także można sobie Państwo wyobrazić, jak aparat państwowy Rosji dba o tą, powiedzmy w cudzysłowie, prawdę historyczną i to nie są naprawdę przerywki, tylko to jest bardzo, na bardzo szeroką skalę zakrojona akcja i Rosja prowadzi teraz agresywną politykę w oparciu o politykę historyczną i to jest zła złamanie Powiedzmy, postanowień ostatniej takiej konferencji europejskiej, czyli Helsinki 1975, gdzie było postanowione, że granice już nie będą zmieniane, prawda? I polityki historycznej już nie będzie, natomiast Rosja to właśnie łamie. Mhm. Tak, tak, tak. No niestety Ukraina leży w takim miejscu, gdzie przechodziły przez nią w zasadzie różne armie wielu różnych krajów i będziemy o tym mówić i niestety historia teraz w 2022, kiedy nagrywamy powtarza się. ale tak zaczynając od początku słowianie jak pewnie wszyscy wiedzą dzielą się na takie trzy grupy, czyli słowianie dzielą się na tych słowian. Naszych, czyli tych zachodnich, słowian południowych, i tych słowian wschodnich. I słowianie wschodni pojawili się prawdopodobnie w V-, VI wieku na terenach dzisiejszej Ukrainy. I oni już od samego początku byli podbijani przez różne narody. Bo historia mówi tak, że w VII wieku zostali podbici przez Hazarów. Później z północy przybyli Wikingowie, konkretnie oni się nazywali Waregowie, i ci Wikingowie, w pewnym sensie Ukraińcy, znaczy to Rusini wtedy byli, można tak powiedzieć. Ci Rusini zgodzili się na ten podbój, czyli zgodzili się na to, żeby Wikingowie wygonili tych wcześniejszych Hazarów, i wtedy zaczyna się ta dynastia, która trwała aż do Cara. Fiodora I, chyba. Tak, tak, tak. To był, syn, to był syn Iwana Groźnego. Iwan Groźny był przedostatni, tak. Fiodor był chyba ostatni, właśnie, z tej dynastii. Ale pierwszym był Ruryk, który był tym księciem nowogrodzkim. I później Olek Mądry przeniósł stolicę do Kijowa. I w zasadzie. My mamy w historii, szczególnie historii Polski z tamtego okresu, my znamy Ruś Kijowską i na, na nasi, nasi pierwsi władcy Polski walczyli z nim, na przykład Bolesław Chrobry no tak, walczył. Słynne Grody Czerwińskie na przykład, prawda? Tak, tak, tak. To, to jest taka, taka część te Grody Czerwińskie, która w zasadzie przechodziła, nie? Czyli Polacy ją podbijali, Rosjanie ją podbijali, nie Rosjanie, no, widzisz. Rosjan jeszcze nie było. Tak. Widzisz, I ja się mylę, nie? Czyli to widać, że bardzo łatwo jest do tego. Rusini ją zabierali, potem my znowu <grych> i... I tak 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 to szło, nie? Ważna jest może taka rzecz, że w 988 Włodzimierz Wielki ożenił się z bizantyjską księżniczką i wprowadził chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo wschodnie to Było 22 lata po naszym chrzcie, bo nasz był 966, oni mają 988. Warto jednak wspomnieć, że to w tamtych czasach to było jeszcze to samo chrześcijaństwo, bo schizma nastąpiła dopiero w 1054 roku. Czyli mimo, że oni przyjęli z Bizancjum to chrześcijaństwo, to nie było jeszcze w tamtym momencie inne chrześcijaństwo. Nie? Tak, tak, to, to jest prawda. Ja bym jeszcze wrócił nawet, wiesz, troszeczkę, aby, mm -hmm. aby też um, do, ty, do tych Hazarów, do tego, co się działo zanim jeszcze Rurykowicze zaczęli władać Ukrainą, bo, bo, bo właśnie ci Hazarowie, to, to były to były ród koczowniczy, takich pochodzenia tureckiego bardziej, prawda? I oni podbijali te tereny, ale i tam się utworzył tak zwany konglomerat, taki to się bodajże nazywało, mm -hmm. I, i, i tam wchodzili już w, te, w ten konglomerat tak, jakby te plemiona, i one są nazwane przez historyków, to są plemiona, to plemię konkretnie jest nazywane Rusami, więc to nie jest tak, że wcześniej. Tego nie było, tam żyły te plemiona, ludzie posługiwali się tym językiem, powiedzmy takim ruskim, staroruskim, jakbyśmy go nie nazwali, prawda? I to nie jest tak, że tam wcześniej nic nie było. Wiemy, jaka, jaka była sytuacja w Europie w 7-8-9 VII, wieku. Najazdy hunów wa walczyli, prawda, hunowie właśnie walczyli z hazarami, tych, tych. Tych rzeczy było bardzo dużo i to były straszne czasy w Europie. I nie możemy powiedzieć, że że wiesz że, że tam nic nie było, i nagle przyszli Hazarowie i stworzyli państwo, czy, czy przyszli Rekowiczowie i stworzyli państwo. Nie, tam były te migracje tak duże. I tak samo taka sama sytuacja jest z maziarami, tak taka sama sytuacja jest, była z Gotami, czy z na przykład Bułgarami, prawda? To nie jest takie proste, żeby jednoznacznie określić. Na pewno trzeba powiedzieć głośno. Wyraźnie, że już dawien dawno, dawno te, te plemiona ruskie w okolicach mm -hmm. Dniepru y, żyły sobie, prawda? Mniej tak. lub bardziej pokojowo. Mm -hmm. te, ciekawe jest, że wspominasz o Bułgarach, bo jest takie tak zwane w historii się mówi o starym państwie bułgarskim, które się znajdowało właśnie przy tam y, Krymie. Właśnie, że stare, stare to państwo bułgarskie znajdowało się tam przy Krymie, także Bułgarowie też tamtędy właśnie przywędrowali i potem powędrowali sobie, walczyli z Bizancjum i znaleźli się w tym miejscu, gdzie dzisiaj są Bułgarzy, nie? ale oni też przechodzili przez te tereny, co wskazuje też chyba jeszcze raz na to, jak, jak trudny jest to miejsce do mieszkania <grywania> Ukraina. No jest trudne miejsce, dlatego że mm, trzeba pamiętać o tym, jak mm, wiesz, geograficznie jest położone. To jest Dniepr, to jest rzeka, tam są naprawdę żyzne ziemie, i tam sprzyjało to wszystko takim koczowniczym plemionom do tego, żeby sobie spokojnie w miarę funkcjonować. Tu nie było już, wiesz, ani tam nie była tajga, ani tam nie była mroźna Syberia, tak? to, były, to było już połączenie z wybrzeżem, i to były tereny, które były powiedzmy atrakcyjne w tamtych czasach. Atrakcyjne są do dzisiaj, z tego co widzimy, mhm. tak, tak. Tutaj, jeżeli chcemy nawiązać do polskiej historii, to warto może wspomnieć, że córką Włodzimierza Wielkiego, czyli tego, który doprowadził do chrztu Rusi, była Maria Dobroniega, jest to żona naszego Kazimierza Odnowiciela. Kiedy Odnowiciel przybył do Polski, on dostał od swojej matki Niemki dostał oddziały niemieckie, a z kolei od żony Marii Dobroniegi dostał oddziały ruskie i dzięki temu mógł odnowić Polskę. Podobno Maria Dobroniega nie chciała mieszkać w zniszczonym gnieźnie, które było całe spalone, i dlatego z jej powodu przeniesiono wtedy stolicę do Krakowa. Tak więc mieliśmy też właśnie wątki ruskie, miały wpływ na historię naszą Polski. Myślę, że warto o tym pamiętać. I i teraz nawiązując dalej do historii Polski, bo nasza historia później to jest historia rozbicia dzielnicowego. I my tak sobie czasami myślimy, że to było coś takiego polskiego, ale dokładnie to samo zdarzyło się przecież w Niemczech. Niemcy rozbiły się na mnóstwo państwowe, i dokładnie to samo zdarzyło się na Rusi. Czyli Ruś była rozbita na wiele takich malutkich państewek, i właśnie podczas tego rozbicia dzielnicowego ruskiego powstała, wtedy właśnie zbudowano w Moskwę. To był 1147 rok, znaczy, nie Moskwę jeszcze, to był Kreml. To też byli właśnie ci Wikingowie. Mi się to kojarzy z kolei z historią Anglii, bo Wikingowie w Anglii wszędzie, gdzie zdobywali jakiś teren, budowali sobie wieże. I tam ci Wikingowie, ci Rurykowie też zbudowali sobie właśnie jedną wieżę na Kremlu, czyli w miejscu, gdzie później miała powstać Moskwa. Tak więc to, to chyba wskazuje na to, że te państwa, które my dzisiaj mamy, czyli mamy Rosję, mamy Ukrainę i mamy Białoruś, te państwa są wszystkie powstały z rusi kijowskiej, ale ta ruś kijowska rozpadła się na wiele malutkich państwek. Mniej, tak, no mniej więcej tak to, tak to wyglądało dokładnie taka sama analogia jest i to jest też udokumentowane we, we wszystkich źródłach wiemy jak, jak, jak wtedy się działo, jak je, przecież na terenie Polski, jakie toczyły się walki między kuzynami, braćmi ojcem, synem nieraz to samo działo się w całej wtedy Europie i ta stabilizacja dopiero nastąpiła nieco później, prawda mhm. więc, więc tak to było i dlatego właśnie ważne jest to rozgraniczenie, żeby pamiętać, bo przecież nazwy nawet potocznie mówimy się tam nie wiem, Ruś, Kioska, Ruś, Halicka i tak dalej, i tak dalej, prawda? Jest tego tak. całkiem sporo i, i to świadczy tylko o tym, że, że, że tak to się działo. No, w Polsce, wiesz, kiedyś też można było teoretycznie powiedzieć, że Polska była tylko tam, gdzie Wielkopolska, prawda? Generalnie mhm. moglibyśmy tak powiedzieć też i dokładnie to samo jest z Rusią Kioską i, i te granice były i to się wszystko zmieniało. Mm -hmm, mm -hmm, tak, tak. Ja, ja sobie tak wyobrażam, co by było z Polską, właśnie, gdyby na przykład powstały trzy państwa, czyli na przykład Wielkopolska, Małopolska i powiedzmy Mazowsze, i przez jakiś czas były osobno, i nagle nie wiem, Wielkopolska stwierdziła, że my mamy prawo do Małopolski i do Mazowsza, bo kiedyś tam byliśmy razem przed rozbiciem dzielnicowym. Tak mniej więcej wydaje mi się. Jest tutaj u Putina. Zresztą tam nawet jest gorzej, bo to w zasadzie w pewnym sensie Ukraina, bo to była ta ruś kijowska, to była stolica. Mi się wydaje, że w pewnym sensie Ukraina mogłaby mieć pretensje do tego, że to oni byli stolicą i że to oni powinni posiadać te, te dalsze tereny, nie. No dokładnie tak to wyglądało. No, zresztą przecież. Um to był tak ten Władysław I, który tak jak ty wspominałeś ościł Rusi Kijowską i to był tak ten legendarny władca Rusi Kijowskiej I, i jego pomnik w Moskwie nie jak się ma do historii tak naprawdę to jest tylko tylko jest pobożne życzenie prawda oczywiście mhm. oczywiście no musimy pamiętać o tym to co mówiliśmy czyli o tym że, że ta ciągłość dynastii Rurykowiczów była natomiast to tak samo powiedzmy, jak właśnie w Polsce w rozbiciu dzielnicowym byli, byli, mieliśmy piastów, ale, ale tak naprawdę granice polskie się zmieniały, i, a naród polski był od tego tak jakby i ludzie, którzy mieszkali, był niezależny. I tak samo język polski, prawda? Przecież dzielnice były różne, różnymi językami się mówiła, gdzieś język polski i czy staropolski się zachował. I, to, i, i, I te rozgraniczenia językowe, o których ty wspomniałeś, na tych regionach cały czas są i były od samego początku. Mhm, tak, tak, dokładnie. I, I teraz, właśnie mając to rozbicie dzielnicowe, myślę, że nasi słuchacze znają historię Polski i wiedzą, że w 1241 roku doszło do bitwy pod Legnicą, czyli Polska jest osłabiona, jest rozbita na malutkie części i atakuje Złota Orda Polskę. Ale myślę, że każdy rozumie to, że żeby w 1241, żeby Złota Orda znalazła się pod Legnicą, to musiała przejść przez Ukrainę. I wiemy, że rok wcześniej, w 1240, Kijów został zdobyty właśnie przez Złotą Ordę i dostał się pod panowanie właśnie tego, tego państwa Złotej Ordy, i musiał przez długi czas właśnie płacić trybut. W tamtym okresie, kiedy, czyli, kiedy Kijów, kiedy Ruś Kijowska i te wszystkie państewka, bo tam, tak jak mówiłeś, jest wiele innych tych Rusi, tam było kilka ich, kiedy one znalazły się pod tym panowaniem, jest taki moment też, myślę, ważny dla historii Polski, 1250, Daniel Halicki, czyli ten władca Rusi Halickiej, założył Lwów. On miał syna Lwa, i po prostu od tego powstało miasto Lwów, które później miało dość duże znaczenie też dla naszej historii, dla historii Polski. On też, ten Daniel Halicki, jako jedyny, był koronowany na króla Rusi. Czyli zanim w ogóle powstali carowie, na chwilę pojawił się król tak, <grym> tak, Rusi. Ale to była taka chwilowa rzecz. nie, nie, no nie Była nie chwilowa, udało się. ale też ważna, od, ważna, ważna do odnotowania, ja bym powiedział, że, że jednak to królestwo powstało. To też świadczy mm -hmm. o tym, że, że, że Ukraina nie powstała, jak niektórzy by chcieli w XIX wieku, tak? tylko że, że, że te dążenia do jakiegoś, jakiejś państwowości tam na tej Rusi ciągle była. Tak, mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak, tak, tak więc mamy... Uk nie, Ukrainę, mamy Ruś, która została podbita przez Wielką Ordę, przez Złotą Ordę. Ta Orda w pewnym momencie robi się słaba, i wtedy w siłę rośnie Litwa. My sobie też może tego nie kojarzymy, ale był taki moment, że Litwa była jednym z największych państw w Europie w tamtym okresie, i kiedy spojrzy się na mapę z tamtego okresu i porówna z dzisiejszymi mapami, to Litwa, teren Litwy to była dzisiejsza Litwa, plus dzisiejsza Białoruś i dzisiejsza właśnie Ukraina. Czyli Litwa zawierała w sobie jakby te trzy państwa. Co ciekawe, Litwini, oni podbijając Rusinów, oni Mieli gorszą kulturę, bo kultura była jednak rozwinięta, była na Rusi, na Litwie. Litwa nie miała wtedy własnego pisma, nie była jeszcze w tamtym momencie chrześcijańska. Tak więc Litwini, podbijając Ruś, oni przyjęli język ruski. I w najstarszych, w zasadzie zapiskach litewskich, one są zapisywane w języku ruskim. Tak więc ta kultura. Tego, tej Rusi, która została wprawdzie podbita przez tych, przez, przez Litwinów, ona miała wpływ także na, na Litwę, na to państwo, które wtedy powstało. No tak, tylko że te, właśnie to państwo litewskie, które powstawało powiedzmy w tym około 1200 roku, um, i tam też nastąpiła wtedy um, działalność um, powiedzmy ta chrystalizacyjna tamtych terenów, tak? I tam był ten władca, on się nazywał. Um, Mendok, bodajże, który, który jednoczył te wszystkie plemiona, on bodajże przyjął, przyjął tam chyba chrzest nawet i, i, i ruszył, powiedzmy, zachęcony tym, że, 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 że pozwolono mu, tak jak na zasadzie, powiedzmy, Bolesława Chrobrego, czy Mieszka I, tak, który, który mając, mając te możliwości nadane, powiedzmy, przez innych władców europejskich, zaczął tworzyć tą, tą litwę dużą i potężną, i rzeczywiście tak było. Że od tego 1200 roku to już dochodzi do tego, pamiętamy, zakon krzyżacki miał też hrabkę mhm. na te tereny, więc, więc tam tam tych wojen, kurcjat, i tak dalej, i tak dalej było. I dzięki tym kurcjatom też tam wiadomo, że i wojownicy z Litwy brali w nich udział i oni dzięki temu podbili ziemie słowiańskie, tak jak, tak jak wspomniałeś, czyli tereny Białorusi, Ukrainy, nawet fragmenty Polski oraz oraz, oraz ten część, która obecnie jest w Rosji, tworząc właśnie to Wielkie Księstwo Litewskie. I, I to też trzeba powiedzieć o tym, że te ziemie ukraińskie były wtedy pod panowaniem litewskim. Mhm, mm tak, tak. I teraz łącząc to troszeczkę z historią Polski, to warto wspomnieć, że Kijów zdobył Olgierd Giedyminowicz. On włączył właśnie Kijów do Litwy. I kim on był? Oldgierd, ten Olgierd, był bratem Aldony, żony Kazimierza Wielkiego, a był także ojcem naszego Jagieły, czyli późniejszego króla Polski. I Czyli w momencie kiedy Litwa stała się taka wielka, w zasadzie zaraz potem, czyli po tym Olgiercie nastąpił Jagiełło, Jagiełło połączył się z królem Polski, bo Jadwiga też była królem Polski, połączył Litwę z Polską, dwóch królów ślub wzięło. Dokładnie tak. I, i w ten sposób właśnie Polska połączyła się z Litwą i Polska w zasadzie zaczęła większą, większe skupienie dawać na tą politykę wschodnią niż zachodnią. Bo w zasadzie w tamtym momencie my tracimy śląsk, bo Jagiellonowie przestają się interesować tym, co się dzieje na zachodzie, a mają ogromne zainteresowanie właśnie na wschodzie, na tym, co się dzieje. I, i teraz jest taka ciekawa rzecz, bo yy, kiedy dochodzi do unii brzeskiej nie przepraszam do unii lubelskiej powstaje Rzeczpospolita obojga narodów Litwa jak już mówiliśmy wcześniej Litwa miała Białoruś i miała Ukrainę w tym momencie czyli ten 1620 Litwa ma tylko Białoruś a Ukraina jest przekazana Polsce i jeżeli spojrzymy na tamte mapy to bardzo pasuje to do tego czyli na Białoruś, to państwo, które jest na północy od Ukrainy, ono miało dalej wpływy litewskie, z kolei właśnie Ukraina została przyłączona do Polski i mamy te wpływy polskie. I teraz my wspominaliśmy już o tym Iwanie Groźnym, myślę, że warto wspomnieć też, że w tamtym momencie Iwan Srogi oderwał państwo moskiewskie od Złotej Ordy, a jego syn. Przepraszam, wnuk Iwan Groźny ogłosił się carem Wszechrusi. I wydaje mi się, że to jest chyba pierwszy moment w historii tego państwa, które będzie później nazwane państwem rosyjskim, kiedy władca tego państwa twierdzi, że on jest władcą całej Rusi. Czyli on w tamtym momencie ma tylko tą tą część państwa moskiewskiego, ale on już w tamtym momencie twierdzi, że on ma prawo do Białorusi i do Ukrainy. Do tych państw, które wtedy należały do Litwy i do Polski. I można powiedzieć, że od tamtej pory Rosjanie próbowali oderwać już. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że to jest ten moment właśnie. Tak, tak, tak. Wiesz co? Iwan Groźny. Wiesz co? Myślę, mi my się wydaje, że, że, że... To już było gdzieś tam w Zakusach, w zakusach Moskali wcześniej i, i, i oni, oni dążyli do tego, że, żeby, żeby tamte tereny, bo cała nazwa Wszechrusi, Wszechrusi, tak jak mówisz, nazwanie się carem Wszechrusi, to było tak troszeczkę wtedy na pewno na wyrost, prawda? Tym bardziej patrząc na to, jakie koligacje rodzinne mieli powiedzmy Rurykowiczowie na w w dworach w całej Europie, od Francji poprzez wszystkie inne państewka tych księżniczek, przecież kijowskich też było co niemiara, prawda? To nie jest tak, mhm. że, że, to tylko, że to tylko się działo do, do, do Polski i koniec, nie? Mimo wszystko jednak też Bizancją Konstantynopol dbali o to właśnie, żeby też te swoje księżniczki gdzieś, gdzieś, gdzieś po, po świecie rozsiewać i te unie tworzyć, prawda? Mhm. Więc, więc wiem, że za czasów Chyba Bolesława Jerzego II. Pojawiły się już nawet nazywanie Ukraińców właśnie małorosinami. To jeszcze było zanim, zanim powstała ta, ta nazwa Mała Rosja na terytorium Ukrainy. Także wiemy, że te zakusy były, były, były bardzo wcześnie, mhm. ale cały czas trzeba też rozdzielić to, bo nawet, wiesz, Często, często się mówi, że w tamtych czasach też naród, naród to, 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 to czym był naród, jako, jako tako narodu nie było, ale, ale ważnym też elementem tej tożsamości była religia prawda? i musimy mm -hmm. pamiętać o tym, że jednak na Rosji Kijowskiej ten patriarchat Konstantynopolu już jak następował później rozdział prawda, tego moskiewskiego, od Konstantynopola i tak dalej, i tak dalej. Cały czas ten patriarchat kijowski był bardzo mocny, tak? Jeżeli tam dochodziło do jakichś zmian, jeżeli tam ktoś przejmował tereny, to dochodziło do wymiany biskupów, zmieniały się diecezje. Także od samego początku też trzeba to podkreślić, że tam te, te, te korzenie patriarchatu tego kijowskiego były bardzo odrębne. Tak? Nie mm -hmm. tylko język, ale też religia, i, i, i to wszystko było inne. Także nawiązując jeszcze do, do tego, co mówiłeś, zdecydowanie od samego początku nazwa Wszechruś to była no bardzo, bardzo na wyrost. I, i chyba, chyba Władimir Putin też jest kolejnym <laughs> tym władcą, władcą Wszechruś, któremu się wydaje, że jest władcą Wszechruś. Mhm. Tak, tak. Wiesz co, ja właśnie chciałem nawiązać do Putina teraz. Bo zauważ, że Iwan Groźny w 1547, kiedy on twierdzi, że jest czasem, że jest carem wszechrusi, on niejako twierdzi, że on ma prawo do Ukrainy i do Białorusi. To nie były wtedy jeszcze Ukraina, Białoruś, ja już używam dzisiejszej nazwy, czyli on najpierw stworzył sobie podstawy historyczne w cudzysłowiu i potem Zaczął próbować zdobywać te tereny. I podobnie Putin. Putin też najpierw zwołał konferencję, przedstawił swoje idee historyczne, a dopiero potem próbował, no nie, na szczęście mu się nie udało, mam nadzieję, że mu się nie uda zdobyć sobie, przyłączyć sobie Ukrainę, bo Białoruś w pewnym sensie jest już jakby częścią tego, nie. Ale, ale ciekawe jest też to, co, co mówiłeś o tej. O tej religii prawosławnej. Mi się wydaje, że problem właśnie z przyłączeniem, bo Ukraina mogła się stać częścią Polski. Problemem chyba właśnie była głównie ta religia, to, że jednak Polacy i część Litwinów, którzy też się spolonizowali, byli katolikami i potem Rusini, którzy zostawali szlachcicami, też się polonizowali, co też się. Oznaczało i język, i często religię przychodzili na katolicką, a ludność pozostawała przy Kościele prawosławnym i tu się, tu się rodziła, rodził, rodził ten problem. Nie? To znaczy, się wiesz co, ten problem to nie był problem, to był problem. Nie wydaje mi się, żeby, żeby Ukraińcy tracili wiesz, tożsamość ukraińską właśnie przez to, że, że pozostawali w Prawosławiu i, i jednak ten patriarchat moskiewski przejmował to, dlatego że ten patriarchat kijowski długo, długo bronił się przed tym, żeby nie być wchłoniętym nie być wchłoniętym właśnie do patriarchatu tak. moskiewskiego i to właśnie patriarchat był za Unią Brzeską między innymi. Oni się bardzo, bardzo bronili przed, przed Moskwą I, i to bardzo długo, a, a później w XVII wieku było jeszcze tak, że nawet powiedzmy szlachta ukraińska musiała na nowo się chrzcić Dlatego, że w Moskwie czy w Rosji uważano, że ten chrzest, który jest powiedzmy, prawosławny, ten Polachowski, to on jest w ogóle nieważny. I, mhm. i to było zupełnie zupełnie dla nich tak jakby inny obrządek, więc, więc to było skażone herez, herezją i, i musieli się chrzcić na nowo, więc, więc ten rozłam był mimo wszystko, że, mimo to, że znaczy się, mimo to, że to była ciągle powiedzmy, religia prawosławna, to ten rozłam między rosyjską cerkwią, a tą kijowską był, był długi i, i duży mm -hmm. i widoczny. Tak. Mm -hmm. tak, tylko wiesz co, mi się wydaje, że oni byli trochę między młotem a kowadłem. Z jednej strony oni nie chcieli podporządkować się patriarchsze, który później był w Moskwie, ale też nie chcieli podporządkować się papieżowi przynajmniej część z nich bo ta unia brzeska czyli 1596 kiedy próbowano przyłączyć prawosławnych do kościoła katolickiego kiedy powstał ten kościół grekokatolicki to się na to mówi nie czyli to są czyli to są w pewnym sensie to są prawosławni Którzy podporządkowani są papieżowi, tak można by w skrócie powiedzieć, wyjaśnić czym jest ten kościół greko katolicki, Czyli oni mają swoje własne obrządki, na przykład dalej według tego roku kalendarza juliańskiego obchodzą różne święta, ale są podporządkowani papieżowi. I to tylko część z nich na to się zgodziła. I, I wydaje mi się, że tutaj się właśnie rodzi ten problem, bo później, kiedy dochodzi do powstania Chmielnickiego, Chmielnicki chciał wyzwolić pewnie Ukrainę, on nie chciał należeć do Polski, ale zauważył, że on nie jest w stanie sam to zrobić. I Chmielnicki, różnie to jest teraz właśnie e, interpretowane, Rosjanie twierdzą, że Chmielnicki chciał, chciał się przyłączyć. Inni twierdzą, że to było tylko takie chwilowe. To znaczy, się wiesz co? Ja ostatnio słuchałem takiej konferencji na temat historii Ukrainy. I tam już nie pamiętam który z profesorów, ale podkreślał to bardzo wyraźnie, że i to, to mówią. Ci histografowie e, rosyjscy, nawet, bo ich też e, nie można, wiesz, bo musimy rozróżnić e, historię, e, tą, którą propaguje Rosja, a e, rzesze niemieckich, e, rzesze niemieckich, no proszę, jakie skojarzenie. E, rzesze rosyjskich historyków obiektywnych, którzy się zajmują swoim zawodem bardzo profesjonalnie, prawda? E, I wiesz, Chmielicki, mi się wydaje, to podkreślają. E, Znawcy, więc autorytety dużo większe ode mnie, że Chmielnicki, tak jak mówisz, był w takiej sytuacji trudnej, wiedział, że sobie sam nie poradzi, i dla niego to było oczywistym wyborem, żeby przyłączyć się powiedzmy do cara, żeby móc pokonać powiedzmy Polskę, żeby wyzwolić Ukrainę, ale nigdy w zamierzeniu Hetmana nie było to, aby być częścią Rosji. To miało być z, od razu z założenia państwo, później wiadome, jak to jest w takich uniach, jak to jest w takich e, układach. Do, dość powiedzieć, że nawet na te rokowania, czy na, te, na to spotkanie nawet nie przyjechał car, Chmielicki nie rozmawiał z carem, tylko z jakimś tam jego wysłannikiem. To była jakaś tam przysięga poddaństwa i tak dalej, i tak dalej. I, i jest tutaj też cytowany. E, to jeden ja nie pamiętam imienia ale to był jeden z tych ważniejszych ludzi u czyli Bohun po śmierci Chmielnickiego już powiedział że umarła przysięg, umarł hetman umarła przysięga i koniec mhm. tyle jeśli chodzi o podległość y kozaków ukraińskich do Rosji. I, i, I nigdy wydaje mi się, że nie było ich zamierzeniem przyłączenie się do Rosji, a raczej tylko e, proszenie o pomoc, czyli powiedzmy taki znany, znany z historii modus operandi. Tak? Przyłączymy się do silniejszego, a potem będziemy sobie walczyć o swoją niepodległość z tym wrogiem, który mi się wydawało na pewno słabszy, prawda? bo na pewno e, Rosja im się wydawała słabsza niż Polska, bo tak mhm. było w tamtych czasach. Tak. Natomiast była łatwiejsza do pokonania później, żeby się usamodzielnić. Takie jest moje hmm. zdanie na ten temat. Tak, tak. I tak chyba było. I w zasadzie porównując to do, do współczesnej historii, bo kozacy to jest zachodnia Ukraina, czyli można powiedzieć, że to są jak dzisiaj patrzymy na mapę współczesnej Ukrainy i tam na zachodzie mamy te dwie republiki, które się zbuntowały, prorosyjskie, to jest właśnie to miejsce, gdzie byli tam kozacy. I to państwo kozackie, które tam istniało, na samym początku ono miało bardzo duże prawa i te prawa coraz bardziej ograniczano. Ostatecznie Katarzyna Wielka w zasadzie przyłączyła po prostu sobie to państwo do siebie, do Rosji i to państwo przestało istnieć jako taki odrębny byt polityczny czy prawny. Tak więc wydaje mi się, że chyba to samo Putin teraz robi. Kiedy na przykład spojrzysz na Białoruś, to Białoruś niby jest osobnym państwem, ale jego prawa tej Białorusi są coraz bardziej ograniczane. I wydaje mi się, że gdyby właśnie Ukraińcy pozwolili sobie na takie związki z Rosją, oni też na początku mieliby może duże możliwości, a potem po prostu ograniczano to, to by i ostatecznie zostaliby pewnie przyłączeni. Jak pewnie wydaje się, że tak właśnie Białoruś skończy, nie? No tak, 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 pewnie będzie, dopóki przynajmniej będą mieli tego prezydenta, którego mają, więc, więc tutaj ten, te, te koneksje są na pewno bardzo duże, bo on zamknął ten kraj i poza tym, że zamknął opozycjonistów, ale zamknął ten kraj po prostu na, na, na zachód w tej chwili, więc jest nie do pomyślenia, żeby w tej chwili jakkolwiek z nimi współpracować. Mhm. I rzeczywiście ta, ta analogia jest, jest całkiem trafna, Piotrze, bo, bo, bo tak to jest, i, i, i tak Carat funkcjonował, Katarzyna Wielka. Też tak funkcjonowała. I to nie działo się tylko z Ukrainą, ale to się też działo przecież z Polską. Polska, będąca pod zaborem rosyjskim, też miała być bez, już nie wolno było powiedzmy pisać, mówić, wydawać po polsku. To samo było na Ukrainie. Język ukraiński zginął wtedy, prawda? I nie wolno było, bodajże do 1905 roku nie wolno było na Ukrainie publikować w języku ukraińskim, więc, więc całkiem długo. Także to się później oczywiście przy tych nastrojach bolszewickich odrodziło i tu kolejny raz, zobacz, kolejny raz, kolejny przykład tego właśnie tak troszeczkę przeskoczę w historii. Mm -hmm. Kolejny raz jest to, że bolszewikom ukraiński naród był potrzebny. Potrzebny mm -hmm. był, prawda, to jest dekret chyba kierenskiego tak, to się, to się nazywał, kiedy, kiedy nadana na została ta autonomia, na autonomia tam w pięciu guberniach chyba Ukrainie, tak, na chwilę, po to właśnie, żeby wzniecić zamieszki, żeby, żeby bolszewicy mogli przejąć władzę. Później to tam się zrobi jakąś, prawda, Republikę Ukraińską i, i będzie dobrze, bo będzie częścią wielkiej, wielkiej tak powiedzmy międzynarodówki, tak? Także, także tak było rzeczywiście I to, i to, tak jak mówiłem, to modus operandi jest takie i od dawna i tak stosowana. Mhm, mm tak, tak. Nawiązując jeszcze do samego języka ruskiego, chmielnicki, który wysłał swoje listy do cara, one były w tym języku ruskim, one musiały być carowi tłumaczone na rosyjski, możemy już tak chyba powiedzieć. To wskazuje na to, że język ukraiński istniał, istniała pisownia i ten język trzeba było tłumaczyć na język rosyjski, czyli to były w tamtym momencie już to były dwa, dwa różne języki. Tak, tak, to prawda jest i to, to, to jest potwierdzone historycznie. Niewiele zostało, co prawda, tych listów Hetmanów ukraińskich do, do Cara, ale wszystkie, które były, to są wszystko, co są tłumaczenia, więc, więc to na pewno jest. E, i, I też może Piotrze, tak dygresyjnie sobie skoczymy może do nazwy Ukraina, bo, bo wiem, że w tych mhm. wszystkich memach, tak. fake newsach. Pojawia się często i, i pewnie wielu ludzi błędnie później to odczytuje, że Ukraina to jest tylko nazwa, która z, m, znaczyła, że to jest pogranicze, że to jest jakaś tam, jakieś tylko e, coś, co jest mało znaczące, mało istotne, a a, a jednak, mimo wszystko, właśnie ja pod tym względem przeglądałem materiały źródłowe i, i można znaleźć wiele rzeczy świadczących o tym, że tak naprawdę tego nie było, bo są materiały źródłowe, w których opisuje się na przykład podróże i nie mówi się, że ktoś na przykład jechał z Małopolski na Ukrainę tylko z Polski na Ukrainę, to tak jak ktoś jechał z Małopolski na Wielkopolski albo do Zaporoża, prawda, ale nie mówi się tego w ten sposób, czyli Ukraina jest jednak stawiana jako, jako coś więcej niż jakieś tam powiedzmy księstwo, województwo i tak dalej. Jest wiele takich rzeczy, śmieją się też właśnie tutaj nieraz ci, ci, ci powiedzmy rosyjscy... rosyjscy... Historia. No właśnie, nie, prowokatorzy. Och, mhm. uciekło mi słowo prowokatorzy. E, czy, czy, czym, jest, czym jest ta Ukraina? I tak nie ma, no bo gdybyśmy szli tym tropem, że, że to znaczy u jakaś tam kraina, to. To, to moglibyśmy też powiedzmy, nie wiem, powiedzieć, że śmiać się z Portugalczyków, że to był tylko tam, nie wiem, Port Galów, tak, bo to była port Galia, tak. Mm -hmm. więc, więc, więc nie możemy patrzeć na to w ten sposób. I Ukraina zawsze jako powiedzmy jakaś, może nie zawsze, czyli po, po upadku, tak jakby po zakończeniu historii Rusi Kijowskiej funkcjonowała w nazwie jako, jako Ukraina, tak. No są mm -hmm. nawet śpiewamy piosenkę Hej Sokoły. O Ukrainie, tak? tak? To nie jest tak, że, że to sobie wymyślili narodowcy tam później. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, był, była też taka koncepcja, kiedy była Rzeczpospolita obojga narodów. Była koncepcja taka, żeby dołączyć Ukrainę jako ten trzeci naród. Czyli miała powstać Rzeczpospolita, trojga narodów. Nie, być może szkoda, że nie powstała, mogłoby to być ciekawe. Jak jednak wiemy, przechodząc już dalej, doszło do rozbiorów Polski i to jest ważny moment dla historii Ukrainy, bo w zasadzie w tamtym momencie, pierwszy raz Rosjanie mieli, dostali, można powiedzieć, może nie całą jeszcze, bo kawałek jednak Ukrainy dzisiejszej dostała jednak Austria, Galicję, ale w tamtym momencie, pierwszy raz w historii. Pod władaniem rosyjskim po zaborach właśnie yy, znalazła się większa część Ukrainy. I teraz to jest też ten sam moment, żeby wyjaśniając, dlaczego jest tyle osób rosyjsko mówiących na Ukrainie. To jest też ten moment, kiedy Rosjanie zdobyli Krym, wypędzili tamtych ludzi, no i tam w zasadzie wysłali Rosjan. Tak więc mamy. Te takie wpływy rosyjskie największe na zachodzie, tam gdzie są właśnie ci kozacy, którzy, którzy najwcześniej się przyłączyli do Rosji, czy zostali przyłączeni siłą i największe też mamy te wpływy rosyjskie, języka rosyjskiego mamy też na Krymie, czyli tam, tam na dole. Tak, tak. To jest końcówka osiemnast, może nie końcówka, połowa XVIII wieku, kiedy, kiedy upada Kozaczyzna, tak. To jest, to jest, kiedy właśnie rosyjskie władze ogłosiły tak, jakby likwidację urzędu Hetmana Zaporowskiego. Tak? To jest ten moment, mhm. kiedy, kiedy kończy się właściwie te dążenia takie wtedy, wtedy do, do stworzenia tego państwa ukraińskiego. No i później 775, czyli Katarzyna II i likwidacja Siszy Zaporowskiej, wcielenie wszystkich guberni do. Tej noworosyjskiej, takiej przestrzeni administracyjnej, i, i tak, tak, to było ostatnie, ostatnie dążenia wtedy, jeszcze tej Ukrainy wcześniejszej, więc. Więc z kolei tak się stało, i to jest kolejny dowód na to, że te dążenia ukraińskie są dużo wcześniejsze, prawda? Skoro tak było. Mhm. Tyle, że w tamtym momencie, bo w zasadzie Krym. Nie należał do Ukrainy, nie należał do Rusi, na Krymie byli Tatarzy cały czas, czyli w tamtym momencie Rosjanie zdobyli Krym i ten Krym był rosyjski, te tereny przy Krymie nazwano też tą nową Rosją, i dopiero Nikita Chruszczow to też jest taka ciekawa rzecz, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, Nikita Chruszczow był Ukraińcem. On dostał, został później pierwszym sekretarzem i on rządził później Rosją, ale to był Ukrainiec. I chyba nic dziwnego, że kiedy nadszedł 1954 rok, czyli 300-rocznica podpisania ugody Perejasławskiej, Chruszczow dołączył Krym do Ukrainy. Czyli w tamtym momencie. W Czyli ten 1954 rok powstaje Ukraina, którą my dzisiaj znamy. Czyli ta Ukraina z terenami takimi właśnie jak Krym. No Krym wprawdzie został w tej chwili... Właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj znamy troszkę inną mapę, ale oczywiście my jej nie, nie do końca ją uznajemy. Ale dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, przy czym Piotrze, wejdę Ci w słowo. Jeśli mhm. chodzi o, o Chruszczowa i to przez przekazanie Krymu Ukrainie, to też nie wydaje mi się, żeby to był taki gest do końca dobrej woli. Dlatego, że... Powiedzmy, że pierwszy sekretarz, czy w ogóle aparat Związku Radzieckiego, państwowy cały, to trzeba to powiedzieć, to nie. nie, nie... Nie byli w ciebie bici, tak? Oni mieli, mieli dużo rzeczy zaplanowanych i ta propaganda, ten aparat państwowy działał powiedzmy w tamtych czasach bez zarzutu można powiedzieć, czyli, czyli rośli w siłę i to przekazanie Krymu też wydaje mi się, że też to jest kolejny, kolejny raz, kiedy, kiedy tu już jest wykorzystane to, że jednak na Krymie wtedy mieszkała ludność rosyjska, a Ukraina jednak troszeczkę im... Robiła może nie tyle niezależna, ale jednak była Ukrainą, prawda? I to ta chęć zmieszania, przybliżenia tego narodu ukraińskiego zmieszania narodu ukraińskiego z narodem rosyjskim na pewno była duża więc to nie chodzi tylko o to, żeby tam że Chruszczow jako Ukrainiec w ramach tego trzysetnego jubileuszu przekazać o to w geście dobrej woli Krym, tylko że na tym Krymie jako trojański było ileś tam, nie wiem ilu dokładnie mhm. mieszkańców mówiących po rosyjsku którzy wiesz, mieli też za zadanie niejako y, zmieszać się z narodem ukraińskim i, i, i być gotowi na to, żeby Ukraina była na zawsze częścią Rosji. Mm -hmm, tak, tak. W zasadzie jest, jestem ciekawy właśnie, jak oni oceniają, bo no, Stalin to na pewno jest ten, który doprowadził do głodu na Ukrainie, czyli Stalina na pewno Ukraińcy nie lubią, tu, tu nie mam wątpliwości, ale jestem ciekawy właśnie, jak oni traktują właśnie Chruszczowa, bo Chruszczow był pierwszym sekretarzem właśnie tej Republiki Ukraińskiej i tu warto wspomnieć, że Ukraina, tak jak Białoruś, nawet w czasach Związku Radzieckiego, w pewnym sensie była osobnym krajem, Krajem, bo zarówno Rosja, jak i Ukraina, jak i Białoruś miały prawo głosować w ONZ. Czyli kiedy ONZ powstało, to Ukraina w pewnym sensie była osobnym państwem, przynajmniej na papierze. No tak, tak, tak. No ale ta rosyfikacja... E Powiedzmy ciągle ciągle na Ukrainie była, i to nie tylko tak jak mówisz, ten Wielki Głód, e, czyli pomniejszenie. Ja nie pamiętam dokładnie, nie chcę, nie, ale dwa miliony e, ludzi wtedy zmarło, prawda? A więc więc, tak, e, tak. więc jest, populacja spadła całkowicie i to Stalin e, miał zimno i w Wyrachowanie skalkulowane, więc, więc ten napływ tej ludności rosyjskiej i stworzenie jednego wielkiego narodu rosyjskiego zawsze, zawsze gdzieś tam było. I w latach 60., tak jak mówimy, kolejna fala tej, tej rusyfikacji i była ta idea wtedy w latach 60. XX wieku powstania jednego wielkiego sowieckiego tak, narodu I, i powstanie tego mitu, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jedność, jeden naród i. i wszystko, 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 będą robić zawsze razem. Tak, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o tę śmierć, to tam nie wiadomo dokładnie, ale liczy się, że w latach 1932-33 zmarło 6 albo nawet 7 milionów y, ukraińskich chłopów, tak, więc to była naprawdę straszna rzecz i no, to, 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 za to myślę, że trzeba winić Stalina. Zresztą, w na naszych współczesnych czasach, kiedy Ukraina zyskała niepodległość, Ukraińcy y, osądzili Stalina, Mołotowa i paru innych właśnie za, ten, za to doprowadzenie do tego głodu, co też pewnie nie spodobało się ludziom, którzy rządzą w tej chwili y, na Kremlu. No, wspominamy właśnie o wnuczku Mołotowa, który odpowiada za część polityki historycznej aparatu państwowego Federacji Rosyjskiej. Prawda? Tak, tak. A tutaj Ukraińcy osądzili jego dziadka za to, co, co zrobił. Zresztą, no, naprawdę, ten głód, to, to do czego doprowadzili, to była jedna z największych chyba zbrodni, która, która się wydarzyła w XX wieku. Nie? A, o to... której, a o której w sumie tak naprawdę długo, długo mało kto mówił, prawda? Oczywiście, no to jest największa tragedia, jaka spotkała chyba naród ukraiński i, i tak jak mówisz, tego się właściwie nie da, nie da opisać słowami I, i tutaj ja jestem całkowicie z, z tym, żeby właśnie tak jakby osądzić tych, nawet Czysto teoretycznie i historycznie tych ludzi, którzy mm -hmm. za to odpowiadali, za, jako, i przedstawiać ich jako, jako wielkich zbrodniarzy i morderców. Mm -hmm. Tak, tak. I, I teraz przechodząc już do tej współczesnej historii Ukrainy, jest 1991 rok, czyli rozpada się Związek Radziecki, i powstaje wtedy Ukraina. Ukraina y, głosi niepodległość. Potem przychodzą takie lata, kiedy Ukraińcy w zasadzie już mają wstąpić do Unii Europejskiej, jest nawet spotkanie przygotowane, i w ostatnim momencie prezydent Ukrainy się wycofuje z tego. Wtedy wybuchają te protesty na Majdanie i dochodzi do, do śmierci niektórych ludzi i to są już takie czasy, które myślę, że pamiętamy, nie? Ty pa pamiętasz właśnie Majdan i później tak, tak, pomarańczową ja, rewolucję? Tak, pamiętam, ale ja bym się cofnął jeszcze troszeczkę do, mhm. do 91 roku, w momencie, kiedy odrodziła się Ukraina jako państwo i odrodziła się ona jako państwo o takich powiedzmy długich tradycjach państwowości, natomiast troszeczkę odrodziła się bez właśnie tej tożsamości takiej narodowej, wiesz, I bo, bo ta tożsamość narodowa Historyczna została zawładnięta właśnie przez, przez Rosję, prawda? Ta cała propaganda, to wszystko, co się działo przez ileś tam lat, te pokolenia, które wyrosły na Ukrainie, były tak troszeczkę powiedzmy bez tej tożsamości, i, i, i tutaj było, było Rosji łatwo jeszcze od tego czasu, mimo tego, że, że, że powstała Ukraina. To było łatwo cały czas prowadzić, powiedzmy, tą politykę historyczną na tych terenach, tak, w związku z kulturą, z tożsamością, z językiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że, że, że Rosjanie odpuścili. Rosjanie cały czas tam prowadzili, prowadzili swoje działania i wiemy, jak tam rządzili i oligarchowie, i później właśnie te władze. I teraz, jak, jak przejdziemy do Majdanu, to z tego co ja pamiętam, to. Było już wtedy na rzeczy to, żeby Ukraina dołączyła, do, tak jak mówisz, do Unii Europejskiej, a wtedy Putin miał już plany takie, żeby stworzyć tą Unię Euroazjatycką, prawda? I Ukraina mm -hmm. miała być bardzo, bardzo ważną częścią i Krym przede wszystkim miał być bardzo ważną częścią tej właśnie Unii Gospodarczej, która miała być na podwalinach Związku Radzieckiego stworzoną taką Unią, która będzie jednoczyć te wszystkie były Republiki Radzieckie i będzie takim balansem dla Rosji, która rzeczywiście wtedy powiedzmy gospodarczo nie stała najlepiej, prawda? I, I to, że Ukraińcy się opowiedzieli za Unią Europejską, powiedzmy doprowadziło do tego e, tych tragicznych wydarzeń na Majdanie, do ucieczki prezydenta Janukowicza i do obalenia te, tej, tej władzy na Ukrainie, prawda? I tu społeczeństwo ukraińskie wykazało się już tą tym, tą, tą nowoczesnością i tak jakby nadało sobie na nowo tożsamość tą ukraińską, że my, Ukraińcy, będziemy sami decydować o tym, w którą stronę chcemy iść. I to chyba bardzo, bardzo rozsierdziło cara wszechrusi, tak? Władimira Władimirowicza, bodajże, nie wiem jak się pan... <duszać> znaczy ciężko powiedzieć, pan ten człowiek nazywa, tak? <duszać> <duszać> tak, tak. Nie, Ciekawe jest, że w tamtym momencie właśnie y Nastąpił ten taki podział, czyli ta rosyjskojęzyczna część, ona głosowała inaczej niż ta zachodnia ukraińska, ukraińskojęzyczna część. I wydaje mi się, że w tamtym momencie wielu Ukraińców, którzy mówią w języku rosyjskim, nie wiem czy to są Rosjanie, czy to są po prostu Ukraińcy, którzy się zrusyfikowali. W każdym bądź razie ci ludzie byli chyba za tym, żeby jednak za bliższymi kontaktami z Rosją, z kolei ta zachodnia część była za Unią Europejską. Wydaje mi się, że w tej chwili, po tym ataku, po tych zbrodniach, których się dopuścił Putin, że nawet ci rosyjskojęzyczni Ukraińcy w tej chwili no, ma, ma, mają gorsze uczucia wo, wobec Rosji, nie? Także to się zmieniło. Wydaje mi się, że to szczególnie widać, kiedy spojrzymy na prezydenta, bo mamy w 2019 roku Zełęski został prezydentem, czyli człowiek, który był komikiem, który nakręcił serial, słucha narodu, ten człowiek został prezydentem i nie wiem czy wiesz o tym, że przed atakiem Putina on miał, jeżeli chodzi o poparcie społeczeństwa, miał 25% poparcia. W tej chwili ma 90% poparcia, czyli gdyby dzisiaj na przykład zrobić wybory, to jest oczywiście niemożliwe, no to bez problemu Zwoeński ponownie wygrałby i ponownie zostałby dalej prezydentem. No tak. tak więc Putin w pewnym sensie zjednoczył Ukraińców. To, co się nie udało w zasadzie wcześniej, bo naprawdę były duże problemy, bo te części. Ukrainy były, miały, są, mają różną, różną historię, można powiedzieć. Ludność mówi różnym językiem, jednak byli skłóceni. W tej chwili wydaje się, że Putin pomógł Ach, zjednoczyć tak, Ukraińców. To, to zdecydowanie, i to też jest wiadome, bo zawsze tak jest, że narody z reguły jednoczą się kiedy się dzieje coś złego, tak? Natomiast tutaj ważne jest, to, że to rozgraniczenie, o którym Ty mówiłeś, czyli na wschód i zachód Ukrainy, ono też było spowodowane tym, że Ukraina dopiero się tworzyła jako państwo, tak? Tworzyła wszystko i wiemy, że jednak, mimo wszystko, ta część wschodnia, poza tym, że obfita w powiedzmy różnego rodzaju dobra, jakie daje ziemia, to ona była generalnie biedna i, i generalnie tam ludzie mieli wszędzie daleko, mówię, do Europy, a jednak ta część zachodnia, mówię, od Kijowa w lewą stronę, jak patrzymy na mapę, jednak ci ludzie, coraz więcej stamtąd ludzi wyjeżdżało do Europy, do Niemiec, do Francji. Do różnych krajów, te rodziny przecież teraz są połączone ze sobą też technologicznie można dzwonić, każdy opowiada, i, i to w tym narodzie ukraińskim musiało narastać zresztą tak jak u nas. No, ktoś pamiętasz dawniej było tak, pamiętamy taki film, nie wiem, szczęśliwego Nowego Jorku, na przykład ktoś tam dzwonił z Ameryki, jak tam było cudownie w tej Ameryce wszyscy chcieli do tej Ameryki, tak, tak samo w Ukrainie dążyli coraz więcej ludzi, widziało, że, że jednak ten kapitalizm nie jest wcale taki zgniły. Chociaż z tym akurat można różnie, różnie polemizować, natomiast generalnie ten, to się obudziło u nich, że oni też tego chcą, tak? I że, że wcale nie mają tej potrzeby bycia w tej imperialistycznej, potężnej Rosji, bo ta Rosja tak naprawdę nigdy niczego im dobrego nie dała, tak? Poza Krymem, można powiedzieć. Mhm, tak, tak, tak. Nie, wiesz co, bo mi się wydaje, że jeżeli oceniamy państwa, to my nie możemy oceniać państwa i twierdzić, że jakieś państwo jest złe, bo na przykład jest bardzo dużo, dużo przekupstwa, co, co jest faktem. W Ukrainie naprawdę to był duży problem, ale Zawsze w porównaniu z kimś. Jeżeli my porównamy Ukrainę z Rosją, to Ukraina, pomimo wszystkich swoich problemów, które miała, zresztą polska demokracja też pewnie, też można by krytykować, ale znowu, porównując Polskę z Rosją, czy Ukrainę z Polską, to jednak. Te kraje, które są bardziej na zachód, wypadają lepiej przy takim porównaniu. I to jeżeli chodzi o praworządność, o, o demokrację, o prawa ludzi. Chociaż oczywiście dalej można krytykować. Zgadza się. Zgadza się, ale, ale myślę, że wiesz, rozwialiśmy słuchaczom. Trochę jeśli chodzi o to, co, 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 o tą politykę historyczną, że o tym, że Rosja wcale nie ma racji w tym sporze, że Ukraina to jest naród z wielką tradycją, to jest naród, który w swoim położeniu geograficznym ciągle przez tysiąclecia miał różnego rodzaju problemy, ale koniec końców Mam nadzieję, że ta Ukraina będzie wolna, i mam nadzieję, że, że naród ukraiński pokaże, że, że miejsce na mapie Europy, tak jak mówiliśmy na samym początku, czyli po konferencji w Helsinkach z 1975 roku o nienaruszalności granic, że, że to mhm. e, zostanie i że nikt już nie będzie w Europie e, łamał żadnych takich postanowień. Mhm. Bardzo chciałem Ci podziękować Darku za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy tak pokrótce omówić tą, tą historię, a Wam słuchacze bardzo dziękujemy za to, że dotrwaliście z nami do końca. Tak, jeżeli, jeżeli będą słuchacze w komentarzach dawać znać, że chcieliby jeszcze trochę więcej, myślę, że możemy się umówić na, na kolejny odcinek i jakimś specyficznym okresem na przykład się zająć. Mhm, dokładnie, dokładnie. Dzięki i do usłyszenia. Ja, ja dziękuję i kłaniam się wszystkim.